Mam na imię Maciej. Opowiem wam o mojej miłości, która od 3 lat daje mi energię do życia. Jeśli nie masz pasji, nie żyjesz naprawdę. Ona definiuje twoje życie i to, kim jesteś. Pozwala ci zanurzyć się w przestrzeni odległej od szalej codzienności. To fragment filmu, jaki w swoich mediach społecznościowych opublikował poseł Lewicy Maciej Kopiec. Parlamentarzysta wspomaga tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w, trzeba przyznać, dość nietypowy sposób. Na licytacji orkiestry wystawiłem część swojego życia, część siebie, coś, co napędza mnie do działania, to znaczy coś, co robię w wolnym czasie, jest to moja ogromna pasja, czyli jazda konna i gra w polo. Wystawiłem aukcję, na której zwycięzca, bądź zwycięzczyni będzie mogła wziąć udział w lekcji gry w polo ze mną. Oprócz tego będziemy mogli zjeść kolację, na której porozmawiamy o polityce, o życiu, o koniach, o tym, skąd się wzięła moja pasja, o tym, o czym tylko będzie ta osoba, która wygra aukcję, chciała ze mną porozmawiać, a także otrzyma ta osoba miniaturowy polo malet na pamiątkę tego spotkania. Aukcja trwa do niedzieli 14 lutego. Licytacja rozpoczęła się od kwoty 100 zł, zaś aktualna cena do przebicia to 530 zł. Wydaje mi się, że aukcja jest bardzo ciekawa. Aukcja jest taka bardzo moja, oddaje część mnie, osobie, która licytuje, więc zapraszam gorąco do tego, żeby licytować. Oprócz tego jeszcze 2 aukcje. Na jednej aukcji mamy komplet gadżetów poselskich Joci Przaja, czyli jest tam tasza, filok, hefciok i szyldówka, czyli torba, długopis, notesik i czapka i można to wylicytować. To jest wszystko w moim takim ologowaniu poselskim. Od dawna wydajemy taką serię, żeby też popularyzować język śląski. A oprócz tego jeszcze 3 aukcja, która za niedługo będzie promowana, to jest kalendarz poselski z brylokiem Strajku Kobiet. Także zapraszam do obserwowania tych aukcji na moim profilu facebookowym. Cała rozmowa z posłem Lewicy Maciejem Kopcem, nie tylko o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, w dzisiejszym programie Gość Dnia. Premiera o 17.50, zaraz po raporcie.